Witam Państwa ponownie. Mówiłem, że umieszczę filmik po prostu z tych gier. No i muszę powiedzieć tak. Filmiki może będą później, a teraz powiem tak. Niestety ta gra, sprawdzałem, nie uruchomiła się. Doszła do momentu, ładnie przeleciało intro, wszystko i zaczęła się ładować. Załadowała się. Niestety czarny ekran. Gra, którą chciałem odpalić, nie wystartowała. Nie wiem, czy to jest wina mojego PlayStation 3. Można w PlayStation 1 się uruchomi, ale to zobaczymy. Kolejną grą, która się nie uruchamia, jest Cool Borders 4. Uruchamia się logo PlayStation. Wiadomo, PlayStation. Tamten komunikat i gra staje. Nie wiem też, co jest. Deźmira BMX. Byłem na tą grę pozytywnie nastawiony. Ze względu na podobieństwo do Matta Hoffmana. Powiem wam tak. Ta gra jest z 2000 roku. Wydało ją Acclaim. Wiecie co? Spodziewałem się czegoś lepszego, naprawdę. Moim zdaniem to już w 2000 roku wyglądało jak gówno, a teraz to przypomina tego żygowinę, a po ptasią srakę. Nie wiem, jak mogło to zostać wydane, po prostu po PlayStation nie należy się spodziewać fajerwerków, ale no to jest totalna żenada, no. Szajs najgorszy do wyższej jakości, jak dla mnie. A fizyka jest pieprzona, sterowanie jest pieprzone, nie sterujemy drążkiem, tylko możemy krzyżakiem, no naprawdę, no kiepsko, no. Analogiem sterujemy, no przykro, że zawiodłem się na tej grze. 007 Tomorrow Never Dies. O, grafika nie powala. Taki Tomb Raider dla ubogich, chyba to można powiedzieć. Bardzo ubogich. Zresztą z Tomb Raiderem ma nic wspólnego, no ale jest to TTP typowe. Myślałem, że będziemy mogli sterować gałką analogową, ale nie, też krzyżakiem. Gałki służą tylko do niczego właściwie nie służą. Strefowanie odbywa się R1, R2. Znaczy R1, L1, sorry, przepraszam. No i gra słabiutka, no niestety. 007, The World Is Not Enough. Kolejny zawód. Sterowanie takie samo jak Tomorrow Never Dies. Grafika taka sama, tylko zbiór misji innych. Inna fabuła i to tym mogę powiedzieć. No i ostatnia z tych 6 gier. Matko Boska. To nawet nie stało koło superbajków. Gra jest niemiłosiernie kanciata, rozpikselowana, toporna. Sterujemy też krzyżakiem, nie gałką. Naprawdę, no. Trudno mi powiedzieć, to jest szajs najwyższej klasy, silniki przypominają pierdzenie. Kurde, kolizje są spartolone. Fizyka jest pieprzona, no nie wiem. Powiem wam tak, ta gra... Ta i te dwie, co się nie uruchomiły. To jest najgorszy zakup w moim życiu. Nie jestem maniątek, bo to tylko 63 zł. Może, jeżeli to mi się uda uruchomić, to może będę zadowolony, chociaż nie wiem, czy będę zadowolony. No a to mówię, że dla mnie się nie liczy, jaka jest grafika, bo pamiętam, Cool Borders 3, 2 i 1 były bardzo fajnymi grami. Tu nie liczy się dla mnie grafika, tu liczy się fan. Byleby gameplay był dobry. A mówię, tu gameplay jest, grafika jest zjebana, gameplay jest zjebany. Tu grafika jest słaba, zjebany gameplay. Tu grafika też jest cała zjebany gameplay, a tu jest kurwa zjebana grafika i zjebany gameplay. I to jest z tych 6, to jest najgorsza gra. No, porównując z Mattem, z Devem Mirem, BMX-em. Tych dwóch to takie średniaki, a tych dwóch nie udało mi się odpalić. I teraz nie wiem, co może być z tymi dwoma grami, bo właśnie na tych dwóch najbardziej mi zależało. I tych dwóch, na których najbardziej mi zależało, nie zagrałem, bo się nie uruchomił. Znaczy po prostu zawiesiały się w pewnym momencie. Nie wiem, te gry najprawdopodobniej, jeżeli ja ich nie zrecenzuję, do recenzji dostanie Axel z kanału Retroarchiwizacja. On po prostu jest bardziej nastawiony na retro niż ja. Może on je zrecenzuje i on je oceni, bo dla mnie to są pierwsze gry i powiem, że tak, że ja kocham PlayStation ogólnie, lubię bardzo.
miałem wszystkie konsole. Znaczy jedynkę miałem pobieżnie, tylko grałem na jedynce dużo i miałem swoje dwa egzemplarze w tym latach. W 2010 roku sobie kupiłem tak, żeby ograć trochę tych piratów, co miałem. No i ja na PlayStation zrobiłem słowa, nie powiem, może to jest zły dobór gier. Będziemy na pewno kupować inne, na przykład jak Wipeouta spróbujemy dwójkę, Soul Calibura, Tekena, to Shadena któregoś, Mortala może trylogię, czwórkę. No, wiem, że te gry na pewno są dobre, no. Mission Speedy są fajne, Favreli są fajne, Koliny są niezłe. Tu może jest zły wybór gier. Nie wiem. To się okaże. Na pewno jakieś FPS-a sobie kupimy na Playa. Powiedzmy Medal of Honor, Duma, Final, obok Quake'a dwójkę. No nie wiem. Spróbujemy też zaprezentować, ja spróbuję, Morgoth i Biofrix na PlayStation. Wiem, że te gry dostały złe oceny, ale na przykład Wargots i Biofrix na PC tam miałem i podobało mi się. Widziałem też na Nintendo 64, te gry, które są spierdolone na tą konsolę. Mają dobrą grafikę, ale kuleje tam animacja i są mniej brutalne. Na PlayStation były brutalne, ale graficzka trochę była cienka, ale nie było tragedii. Na PC to wyglądało najlepiej. I spróbujemy je dostać na pierwszego Soniacza. Więc tak, panowie. I panie, oczywiście. To... nie wiem, jak to ocenić dokładnie całość. Skurwione totalnie. Dwie się nie uruchomiły. Dwie wyglądają na typowe średniaki, a dwie to wyglądają jak ptasia sraka. Nie wiem. I poza tym skąd ten sklep bierze te pudełka. Jest demobli jakiś, czy kurwa szrot, nie wiem, bo pudełek w takich stanie nie powinno się w ogóle dawać. No rozumiem, urąbany róg, czy może trochę brudne pudełko, no ale popękane kurde i... no nie no, tak się panowie nie robi. Zresztą miałem, że to są w zastępczych, no bo bez książeczek, bez okładek, no ale to jest już... można lepiej było wszystkie dać zastępczych. I by było lepiej. U mnie był powiękany i nic. No dobrze, na tym kończę ten materiał. Pamiętaj, to jest szajs. Jak dla mnie obecnie, zły wybór gier. Na początek nie zrażam się po PlayStation. Dla mnie lepsza konsola. No i jak będą kolejne gry, no to oczywiście przedstawię wam jakie. I potem poznacie moją ocenę. I być może będzie też gameplay z tego. Jeżeli będzie, no to będzie super. Jeżeli nie będzie, no to będzie kiepsko. No to pozdrawiam wszystkich, miłego dnia życzę. I grajmy dalej.